Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na naszym ignacjańskim rachunku sumienia. W niedzielnej medytacji był poruszony temat podążania za wolą Bożą, ale też szanowania swojej wolności. W tym sensie, że Pan Bóg nas wzywa, ale my mamy wolność, żeby odpowiedzieć w taki lub inny sposób. Są pewne rzeczy, które zależą po prostu od nas. Pan Bóg nadaje nam pewien kierunek, ale nie musi nam każdego szczegółu dokładnie tłumaczyć, co mamy robić. Pewne rzeczy są wytłumaczone w Piśmie Świętym, pewne rzeczy po prostu zależą od naszego wyboru. I właśnie nad tym będziemy rozmyślać. Zapraszam, jeżeli chcecie, udostępnijcie tę modlitwę na swoim Facebooku. Znajdźcie miejsce, które będzie Wam pomagało w modlitwie, odsuńcie to, co mogłoby Was rozpraszać i już za chwilę zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku tej modlitwy poszukaj tego, co było dobre w tym dniu. Poszukaj tego, co było dla Ciebie wsparciem, doświadczeniem miłości. Czegoś, co napełniło Cię pozytywną energią, radością, chęcią działania. Podziękuj Panu Bogu za te wszystkie dobre doświadczenia tego dnia. Duchu Święty, prosimy Cię, prowadź nas w tej modlitwie. Thank you.
Jak myślisz, do czego Bóg wzywa ludzi? Wyobraź sobie, że w 100% robisz to, czego Bóg chce. Jak wówczas wyglądałoby twoje życie? Kiedy wyobrażasz sobie życie, w którym w 100% wypełniasz wolę Bożą, co spośród tych rzeczy chciałbyś robić? Kiedy patrzysz na ten obraz w pełni oddanego człowieka, w czym chciałbyś go naśladować? Co chcesz dzisiaj wykonać w swoim życiu, sprawić, aby stało się to częścią twojego życia. Pamiętaj, że możesz jednocześnie chcieć i bać się wyzwania. Thank you.
opowiedz Jezusowi o tym, co poruszyło Cię w tej modlitwie, co było dla Ciebie ważne. Jeżeli chcesz, poproś Go o łaskę, pomoc w podążaniu za tym, czego pragniesz, za tymi miejscami, które w Tobie czują się wezwane do wypełniania woli Bożej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam bardzo za tę naszą wspólną modlitwę. Zapraszam do zapisywania sobie, jeżeli są jakieś dobre owoce, poruszenia. Być może w tym pytaniu o w tym jakby ćwiczeniu myślowym, kiedy wyobrażacie sobie, że w 100% oddajecie się Bogu, można odkryć coś na temat samego siebie, co jest zaskoczeniem, jakimś takim właśnie nowością dla mnie. Myślę, że warto to sobie zapisywać, żeby kiedy wracam do tego widzieć, tak, takie coś we mnie jest, takie coś kiedyś odkryłem i to mi daje jakieś światło w sytuacjach zwątpienia, w sytuacjach, kiedy zastanawiam się, czy to, co podjąłem, ma sens, jest dobre. Dlatego zapraszam, żeby sobie zapisywać. Życzę Wam dobrej nocy i do zobaczenia za tydzień. Nie zapomnijcie o niedzielnej medytacji. Z Panem Bogiem.